Okej, moi drodzy, pisaliście w komentarzach, czy odniosę się profesjonalnie do Natalii Janoszek i tego, co zrobił Stanowski. Jaka jest twoja profesjonalna opinia? Tak mi się śmieszne, nie? Bo to wiesz, dobra, gadam o filmach. W sumie to jest trochę tak, dotyczy mnie to niby. Moja profesjonalna opinia jest taka, że rozjechał ją jak walec i bardzo dobrze, aczkolwiek na personalnej nocie, moim zdaniem, ona jest chora psychicznie w jakimś tam stopniu i po prostu życzę jej, żeby wyzdrowiała, bo to nie jest normalne, co zrobiła. Fajnie Stanowski obnażył nasze media, dziennikarstwo i to, jak łatwo w tym patocelebryctwie stać się właśnie kimś tam, gdzieś tam i tak dalej. Jak nie sprawdza się szczególnie źródeł, no to jest ważne. Natomiast no tutaj nie mam nic do dodania, no robota została odwalona i tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to będą trzy rzeczy w jednym. My Girlfriend Watches, bo Asia mi będzie towarzyszyła. Znaczy, towarzyszyła mi już w oglądaniu. Niestety. Na szczęście dla mnie, bo przynajmniej trochę było ciekawiej niż samemu takie gówno znosić. Znaczy, taki wybitny film. Znaczy, nie, jeszcze wam nie zdradzam. Poza tym mamy retrorecenzję, no bo to retrorecenzja. I filmowa klasa B, której na kanale nie reaktywowałem od wielu lat. A to wszystko w filmie o Natalii Janoszek. Polskiej gwieździe Hollywood, Bollywood. I... Europewood. No, a w ogóle to dzisiaj ze mną jest Miss z Malediwów. Bo wiesz, tam dodam taką do zdjęcia, wiesz, fałkę czy wołga, czy coś w pęcie. Mhm. A w ogóle to tak, bo Miss, bo jest panną, więc była na Malediwach, głupi suchar. Chicken curry law. I tak, wiemy skąd jest ten tytuł i powiemy wam wszystko o tym filmie, w sensie jest o czym gadać. To, co mnie pozytywnie zaskoczyło, jak oglądaliśmy, to jest to, że to nie jest film pod tytułem Ktoś zbiera poziomki, albo tak jak tam Stano pokazywał ten któryś, że nie wiem, który to był, że chłop stoi na jakimś green screenie przez 8 minut. Nie, Chicken Curry Law, które macie też na YouTubie notabene, ale też znaleźliśmy z angielskimi napisami na szczęście, chociaż początkowo chciałem oglądać w hindu i domyślać się, o co chodzi w fabule, ale teraz wiem, że no nie chuja. Nie chuja, bo ten film jest absolutnym, tonalnym burdelem. Ile kurwa komentarzy zgwałciłeś wczoraj? Żeby nie było, że tylko ciśniemy bekę i tak dalej dla wyświetleń czy coś, czy ten. Zamierzam naprawdę wreszcie pierwszy raz na kanale zrobić jakiś filmik bollywoodzki. W sensie jakąś legitną recenzję, retrorecenzję. Samemu chyba, że będziesz chciała. Po tym filmie chyba nie. No ale nie, ale nie, ale żeby nie, chociaż one wszystkie są z tego co wiem dziwne i stereotypowe i takie no bollywoodzkie, ale mam na myśli legitną, tak żebyśmy się przyjrzeli, wiecie, żeby był jakiś merytoryczny content na tym kanale, a nie, że tylko beka. O, patrz, graje. Jest Natalia! Od czego tu zacząć? Bo przede wszystkim Chicken Curry Law spod scenariusza i w reżyserii Shekara Sirina, wybitnego bollywoodzkiego scenarzysto-reżysera, to film, który opowiada... O czym byś, jakbyś miała powiedzieć w jednym słowie, zdaniu, o czym opowiada ten film? O wszystkim i o niczym. No nie, no. Nie, no tak, ale nie. Zdaniu. No dobra, ale tak. To ująć. Ale tak konkretnie o czym jest ten film? Konkretnym. No dobra. Cała fabuła jest o czym? O gwałcie. To jest film o gwałcie. Który jest komedią. No właśnie, gdzie. Gdzie, no właśnie, to, jeśli o to chodzi, to jest fascynujące. I moje największe skojarzenie z tym filmem, żeby dać wam taki feeling, jak to się oglądało. To jest coś, czego ty nie oglądałaś, bo dyskutowaliśmy w trakcie seansu. Czyli to jest The Room. The Room to Tommy'ego Wiseau. Albo inaczej, gdyby Tommy Wiseau miał nakręcić poważny dramat o gwałcie. Ponieważ, i ty nie wiesz, ale no The Room jakby jest z tego znane. I nawet tutaj jest jedna scena w sądzie, jak Natalia, nasza Janoszek, gwiazda Bollywood, Hollywood i tak dalej. Europewood. Europewood też było. Jest, w sądzie mówi jakąś taką kwestię, co to było? Ona coś krzyczy, że... It's not my fault. Ten... Tak, mimika, płacz. Ale nie, mi chodzi, bo ty nie kojarzysz tekstu. Mi chodzi, aha, konkretnie był tekst z Tommy'ego Wiseau z The Room. Macie zestawienie. To have a drink with me. I didn't suspect anything. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. Więc tak, może w ogóle zacznijmy od samego początku, gdy ten dwugodzinny film się rozpoczyna. Pojawiają się na ekranie napisy. Napisy, które wyglądają mniej więcej tak. Także jest to... Już na samym początku widać, że będzie to wybitne dzieło. I zaczynamy oczywiście z naszą Natalią Janoszek, która gra ofiarę gwałtu. Gra... I to jest kurwa coś, czego ja nie rozumiem przy tym filmie. I to jest coś, co ja chwalę na przykład kino koreańskie za to. Albo różne europejskie. Gdzie często mieszamy gatunki. Gdzie często mieszamy konwencje. Gdzie potrafią Koreańczycy na przykład gdzieś iść w stronę dramatu, ale z groteskowym, dziwnym humorem. Tutaj pan Sirin...
nie potrafi. I dosłownie, słuchajcie, to jest film, w którym przeplatają się sceny, gdzie mamy full dramatyczne rozkminy o gwałcie. Gdzie dosłownie tematem filmu jest to, że ona została zgwałcona, chłopy, które ją zgwałciły, podają wcześniej pigułkę gwałtu, mają tam przekupionych tam policję, coś, ludzi, kelnera, który to widział, zastraszają, gwałcą innych w tym czasie, a jak przychodzi co do czego w sądzie, no to wiadomo, się uniewinniają i tak dalej. I nasza ekipa próbuje taką walkę z wiatrakami toczyć, żeby wskazać ich w sądzie i powiedzieć, że Natalia została zgwałcona, jakkolwiek tam ona się w filmie nazywa. No i żeby jeszcze ją uniewinnić. No tak, tak. Że jeszcze ją posądzili o prostytucję. Oczywiście ich linią obrony jest to, że to była dziwka, której zapłacili, ale on, jej prawnik, sprytnie udowodnił, że ona nie jest prostytutką, której zapłacili, ponieważ podszedł do nich i mówi, zapłaciliście jej? Ten jeden mówi, ile my jej zapłaciliśmy tam do tego drugiego? I ten drugi mówi, nie zapłaciliśmy. Nie pamiętam, ale mówi, a to nie zapłaciliśmy. Więc nasz prawnik podchodzi do sądu i mówi, nie zapłacili. Więc nie jest prostytutką. Tak. No, ale full niby dramatyczne sceny przemijają się cały czas. Przewijają, wymieniają, nie wiem, tak już mi ten film mi zabrał mózg. Ze scenami komediowymi. Bo jeszcze jak ten film w ogóle buduje, skąd wiemy, że dana scena jest śmieszna czy dramatyczna? Muzyka. Muzyka, która... Nie wiem, jakby się określiła w ogóle. Tum, tum, tum! Który... Ja pierdolę, jaka dramaturgia. Tak. Tak by było najlepiej. Tak, to jest film typowy, który nam podpowiada... Nie tylko, że to jest coś, co krytykujemy często przy filmach, jak zbyt ordynarnie film... Jakby nie, że w tle podbudowuje klimat, tylko dosłownie muzyką mówi nam, co mamy myśleć. Taka brazylijska telenowela, nie? Gdzie tam wchodzi na ekran i jest ha-ha! Jakiś efekt dźwiękowy, który ja mogę tutaj dać. Ten film robi, nie dość, że robi to cały czas, to jeszcze i w stronę dramatyczną, gdzie mamy dużo takich momentów. Horror. Trochę. Znaczy, horror jest połączony z komedią, no nie? Bo tamte sceny pseudo-horrorowe to zaraz był jakiś bait and switch, że... Wszystkiego po trochu. Ale najdziwniejsze jest to, że on jest komediowy, że naprawdę... Proszę, no która według ciebie, która jest twoja ulubiona scena w tym filmie? Chyba to jakiś strzelił plaskacza i to było takie głupie. W sensie mówisz dosłownie o scenie gwałtu? Tak, ale tak, no bo to było, niestety tak to było zaobrazowane. Nic wspomnienia, jak ją gwałci, kurwa! To wyglądało jak taki typowy facepalm, taki wiesz, memiczny. A czy w ogóle cała scena gwałtu była śmieszna? Od razu po scenie gwałtu była scena, jak gościu się spierdział i oni machali kołdrą, bo śmierdziało. Znowu wracamy do śmiesznej sceny trzech idiotów. Ale co? Ten po środku pierdnął. Ale co jest grane? Tak, ja. Co w ogóle? I nagle wesoła melodyjka, a wcześniej była straszna melodia. I tak myślałam, co tutaj chodzi? I tak przez pierwszą godzinę filmu, która dzięki temu była satysfakcjonująca w oglądaniu, bo cały czas się śmialiśmy. Kurwa, no... Natomiast moją ulubioną sceną komediową, w zasadzie można powiedzieć, że taką żyłą złota, jeśli chodzi o komedię i była scena, wiesz o której powiem? Usłyszymy plum? O co chodzi? To oczywiście scena, w której nasz bohater prawnik, który jest w trakcie wielkiego case'u w Indiach, a propos zgwałconej zagranicznej dziewczyny, siedzi na kiblu i nagle patrzy. W naszej wersji nie miałby papieru, ale oni tam chyba mają po prostu a la bidet i jakby patrzy, że woda nie leci z kraniku, nie? No na generalnie wiecie, nie ma papieru, no nie? I co? I co on robi? Dzwoni do radia. No tak, ale dlaczego? Dlaczego byś narysować? Tak, tak. Bo siedzi na górze ten drugi głupek. Jego brat chyba nawet. Ja nawet nie wiem, bo to taki Suicide Squad. Słucha radia zawsze, to jest ważne. Tak, skoro słucha radia akurat, a on krzyczy na zasadzie, dawaj papier, a tam go nie słyszy, więc dzwoni do tego radia, którego tamten słucha i na żywo mówi, jesteśmy teraz na żywo w tym radiu? I mówi tam, Stefan,
पान दवाई कुरवार पापियर नहीं मेरा मतलब है कि ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है बिल्कुल लाइव चल रहा है बोलिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं Nie, no po prostu... Tak, a chwilę później mamy scenę gwałtu. A chwilę później siedzi Natalia Janoszek. Wiem, że za mało mówimy o Natalii. Zastanawiacie się w ogóle, jak ona wypadła w tym filmie. No nie wiem, jak byś określiła jej rolę. No, grała dłużej niż 3 sekundy, no więc jest to jakiś postęp. Nie zbierała poziomu. Tak, 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 tak. Mimika była naprawdę emocjonująca. Wczułam się w to, co ona czuła. Mi się najbardziej podobało, jak leżała na chodniku na początku, bo film rozpoczyna to, jak ona leży na chodniku w nocy, po czym jest jakby następnego dnia już dzień, już jasno, ludzie stoją i ona leży w tej samej pozycji. I ona żyje, no bo jest ofiarą gwałtu. Także nie wiem, już... Ale zapomniałeś o jednej scenie, trzeba o niej powiedzieć. No tak. Jak uciekała, te wspomnienia jej się tam, wiesz, przypominały, uciekała i już była blisko i facet do tego postawił jej nogę i ona wpadła tak plaskaczem do basenu. Czemu ona tego nie pamiętała? No właśnie. Musi technika... To był chyba jeden, nie, to jednak jest numer jeden. To jest numer jeden, nie, to, tak, to znaczy nie. Powiem tak, to jako scena, że ofiara gwałtu ucieka od morderców i jej podstawił tą girę tak śmiesznie, to jest bez wątpienia, ale jakby ja zostanę przy tym, że ten prawnik w trakcie rozwiązywania sprawy gwałtu dzwoni, bo mu się papier z kiblu skończył i prawie mamy, nie i mamy taki Looney Tunes muzykę i tak dalej. Z tą Majdżerego puścili. No, no tak, bo tutaj są takie efekty i tak jak mówiliśmy, bo jeszcze obserwacji z pierwszej części filmu, bo druga część filmu jest nudna, jest dużo takiego proceduralnego, tego gówna w sądzie, gdzie są infantylnie poprowadzone po prostu wątek, że dwóch prawników stoi i mówi, haha, ona miała majtki, bierze majtki na linijkę i mówi, to dziwka, bo miała majtki. Takie, miała stringi, tak, z koronką. Znaczy tam, no, coś takiego. Kto nosi takie majtki? I wydaje mi się, bo ja trochę tam przysypiałem momentami, raz nawet poszedłem do paczkomatu pod blok. Ja nie zliczę, ile razy ziewnęłam. No, no i on chyba mu tłumaczy, że a ty jakie nosisz gacie i na zasadzie, czy jak ty nosisz te gacie, to ty też jesteś tam kimś. Tak, no. Czyli tak. Generalnie jest 5-minutowa scena, w której nasz prawnik w sądzie robi wielką, taką wręcz hollywoodzką, byś chciał powiedzieć, pełną patosu scenę, gdzie tłumaczy, że wasze gacie was nie definiują. Wracając, jest jeszcze jedna rzecz z pierwszej części filmu, bo przy omawianiu stylu reżysersko, powiedzmy w ogóle tego gówna, w sensie jak było reżyserowane, montowane i tak dalej, coś co zauważyliśmy od razu, super dramatyczne rozmowy przez telefon. क्या किया रे मैंने आज का न्यूज़ देखा तूने नहीं क्यों क्या हुआ अरे कुछ i my zademonstrujemy wam, jak takie sceny wyglądały. Nagramy teraz scenkę. Jestem na zakupach, kupiłem marchewkę. Ale przecież miałeś kupić ziemniaki. Dobra, koniec. Tak, także tak wyglądało pierwsze pół filmu tych scen. I żeby nie było, ten reżyser z 5 razy w trakcie tego filmu sobie pomyślałem, zrobił coś ciekawego. Jest po pierwsze takie ujęcie, gdzie Natalia leży tam na łóżku i ta prawniczka, ta dziewczyna, ta co ginie potem. A to nie była prawniczka. No to nieważne, tam jakaś social worker, ale ta co, to jest taką babką, co próbuje pomóc. Pomaga kobietom, tak, które zostały zgwałcone. Dokładnie, no i tej w tym jakby organizuje jej tą obronę, nie? I ona wchodzi i one są tak, że jedna jest przed łóżkiem, druga jest na łóżku i trzecia stoi jakby w przerwie tam za drzwiami. Mówię, taka nawet kompozycja taka, wiecie, że trzy elementy w kadrze, w różnych przestrzeniach. Mówię tak... Czy ja teraz doszukuję się bardzo, może przypadkiem stanęły, nie? Przypadkiem stanęły ten reżyser, wyjdź z tego kadru! Taki, wiesz, miał jedno dobre ujęcie w filmie i czego tam stoi? No, jeszcze drugie takie było, co się śmiałem, co to było? A, może nie to, że dobre. Że się oddaliła kamera, tak? Znaczy, bo było kilka momentów, gdzie było takie w miarę klasyczne, jakby to reżyser, który w ogóle, nie wiem, no skończył szkołę filmową robił, a nie Tommy Wiseau, gdzie na przykład gdzieś zaczął kamerą, trochę odjechał, skończył na kimś, to gada. Także było kilka takich przebłysków w tym filmie, że rzeczywiście Chicken Curry Law jest no półkę wyżej niż to, co widzieliśmy tam, te skróty z tymi poziomkami, gdzie to po prostu wygląda jakby, no bo tamto to wygląda, umówmy się, tamto to wygląda jakby ktoś po prostu chciał wykorzystać seksualnie taką Natalię i powiedział, tak, kręcimy film, przyjedź do mnie, będziesz... Poziomki. Tak, tak, i on tam, wiesz, wali konia za kamerą, nie, a ona...
No ale to tak, no tak to wygląda, jakby ktoś po prostu na zasadzie, wiecie, no tak, ha, grasz w filmie bollywoodzkim, nie? Rafał, chodź, kręcimy film, kręcimy bollywoodzki, tak, ty poziomki zbieraj. No nie, ja się trochę cisnę bekę, no ale to jest przykre, nie? No ale słuchaj, były te 3 sekundy, jak brała ten prysznic, nie wiem czemu w piwnicy, ale były takie 3 sekundy, że gdyby wyciąć tylko te 3 sekundy, to rzeczywiście to wyglądało dobrze. I ona powinna to mieć... Brała ten prysznic, spłakała. Ona to powinna mieć w ogóle w swoim takim... Dziwię się, że nie ma tego na Instagramie, bo to jest takie artystyczne ujęcie. To te 3 sekundy były dobre. Jest mnóstwo ujęć, szczególnie jak gadają przez telefon, gdzie mamy trochę takiego Michaela Baya, gdzie ten reżyser nagle tak robi dynamiczny jakiś najazd kamerą i tak dalej. To jest głupie, to jest film, wiecie, no ktoś gada przez telefon i mówi, jak to poszła na policję i kamera... Ale w drugiej części filmu też jest kilka absolutnie, no, fascynujących w ogóle rzeczy, ponieważ ta fabuła, tak jak powiedzieliśmy, rozwija się w tą stronę, że mamy to, wiecie, tą sprawę sądową i co, i w zasadzie to oni tam, co znajdą jakiegoś świadka, to w drugiej połowie filmu bad guy'e, wiecie, mordują tego świadka czy coś. Notabene, sekwencja, jak ten jeden koleś, co jest jakimś tam housekeeperem ze swoją żoną tych bad guy'ów, i ten nasz, on gwałcą mu tą żonę, no i ten nasz bierze go z plaskacza. No właśnie, ja nie rozumiem, czemu tutaj każdy każdemu daje plaskacza. Nie zna typa i... Oni potem mają zeznawać przeciwko tym ludziom i ci ludzie ich otaczają, więc ten nasz koleś zamyka się w kuchni swoją żoną, w klatce, bo mają kuchnię zrobioną klatkę i... odkręca, poświęcają się, jest pełna patosu scen. Ten film, gdzie wiecie, przed chwilą ktoś był zgwałcony, potem ktoś pierdnął, potem ten, teraz ten tutaj... Papieru nie ma. Ten, tak, papieru, teraz ten, który jest ofiarą gwałtu, jego żona, on też to wszystko wiedział, jest taki w tym, no nie ma co zrobić, bo gwałcą mu żonę, ale to są, wiecie, gangsterzy i tak dalej. Więc absolutnie, no to jest dramat nad dramatem, no to jest jakby w innym filmie, to mówimy o jakichś absolutnych, no wiecie, gwałty, porwania, w ogóle, no masakra, tak? W tym filmie przed chwilą była komediowa scena, po czym oni się wysadzają. On odpala kuchenkę po to, żeby poświęcić siebie, żonę i wziąć tamtych ze sobą. Gdzie, i tutaj pochwalę Chicken Carillo. No to nie wyglądało najgorzej. Ale tak... Nawet nie był taki błęd. Chociaż potem te jego już 30% ciała... Tutaj jakby ktoś mu błoto nakleił. Tak, tak. Jest takie, ma pan coś na twarzy. No dobra, powiedzmy coś o Natalii, bo żeby nie było. No właśnie. Bo zacząłem mówić, ale wiesz, jakby ta fabuła jest w sumie ciekawsza. Natalia w tym filmie ma jedną minę i to jest mina kobiety zgwałconej płaczącej, która jest oczywiście komiczna w kontekście tych debilnych scen naokoło. Natomiast ona tutaj poza jedną sceną tańca nie ma nic do zagrania, poza tym, że siedzi I was raped i wiecie, i ten. Czy gra to źle? No... Znaczy, w sensie... No, nie wiem, w znaczy, tym no sądzie jest... już tam te ostatnie takie ujęcia nie wyglądały. Znaczy, to jest totalnie amatorskie, ale z drugiej strony, no, wzięli jakąś babę w ten debilny film, który jest tonalnym miszmaszem, gdzie się pierdy z gwałtem miksują. Dosłownie, no. I powiedzieli jej, siedź smutno i wyglądaj tak, i ona siedzi. Jak amator, no nie jest to Meryl Streep, która gdzieś, wiecie, patrzysz na mimikę i tam jej coś drgnęło i ty, wiesz, czujesz tą... Ona nie musi grać w sensie takim, że tam szlochać na tak ekstrawertycznie. A ta znowuż, no nie jest kijową aktorką chyba, więc po prostu siedzi i szlocha. Jak... Zapomniałeś o końcówce. No tak, no i oczywiście końcówka, ale bo zaraz wyjaśnimy, jak się film skończy, bo ja jeszcze muszę powiedzieć o tym, że przewidziałem końcówkę. A? No tak, rzeczywiście, no, wiedział. Jestem wybitnym znawcą bollywoodzkich gówien. No ale wcześniej jeszcze tylko powiem, że tak poważnie, no ciężko ocenić rolę kogoś. Ja to często mówię, wiecie, na przykład, nie wiem, Wieniawa w Polsce, nie? Wieniawa jest hejtowana i tak dalej, a za każdym razem, jak oglądam w ostatnich latach jakiś film z nią, to dostaje właśnie tego typu rolę, gdzie film jest sam w sobie słaby, ona dostaje rolę typu, nie wiem, bądź ładną, durną dziewczyną i ona wchodzi i jest ładną, durną dziewczyną i takie, no ciężko mi ją ocenić tak, wiesz, tak... No ale no co ty, Wieniawa o wiele lepiej gra niż ona. A nie, no, a nie, ja tylko mówię, że ja często przy takich filmach wszyscy czekają, jak ja powiem, no ale była beznadziejna, nie? A ja po prostu mówię, no za mało widziałem, no nie wiem, no ta rola po prostu była, ten film był słaby, jak macie słaby film, słabego reżysera, słaby dialog, no to tak, no jakiś tam Daniel Day-Lewis, czy właśnie Meryl Streep pewnie coś z tego wykręcą, no. Ale ciężko mi tą tutaj, nie mogę tej Janoszek po tej roli skreślić, no ale ten film i jej rola wygląda absolutnie amatorsko, absolutnie to, znaczy fakt, że ona, to jest jej największa rola, bo rzeczywiście... Bo była dłużej niż 3 sekundy, no. A żeby też powiedzieć, bo na pewno wszyscy są ciekawi, ile ona tu była na ekranie, łącznie.
w tle z 20 minut łącznie. Ja myślę, że główną rolę tutaj tak naprawdę grał ten prawnik. Prawnik, tak, no. nie, ona jest tak. absolutnym dodatkiem w tym filmie, ona jest tą zagraniczną ofiarą gwałtu w tle, która cały czas tam stoi i co ileś minut ma jakąś scenę, ma scenę, że im opowiada to, jak została zgwałcona, wtedy jak im opowiada, mamy flashback, gdzie mamy utwór taneczny. Który był... Ale to trzeba przyznać, że jakby wyciąć tylko te momenty tańca, to by można było pomyśleć, okej, to jest całkiem solidny film Bollywood. I tutaj też ja tutaj mogę wejść na chwilę, wiecie, w śledztwo Stanowskiego i tak dalej. Mnóstwo tych zdjęć na jej profilu i ten, takich tych typowych zdjęć, że się działa w Dzień Dobry TVN i tam któryś Prokop czy inny mówił, nasza gwiazda Bollywood, i w tym momencie wchodzi taka przebitka na ekran, jak ona tam stoi na planie. To było z tego filmu. Bo ona rzeczywiście ma tutaj numer taneczny, gdzie jest ubrana, laski naokoło tańczą. Nie jest to nagrane najgorzej, gdzieś tam kamera się dynamicznie rusza, one tańczą. Trafiła zatańczyć. Tak. To nie jest jakaś skomplikowana przyznać. Choreografia, jakieś nie jest to You Can Dance, nie wiadomo jakie. Ale rzeczywiście nie wygląda to tak, wiesz, nie wygląda to tak tanio, jak tam też zbieranie filmu. Poziomek, tak? Czy jakieś tam... Green Fairy czy coś, nie? Więc tutaj chcę powiedzieć, że i w tym filmie było dużo momentów, że można było jej cyknąć fotkę i powiedzieć, patrzcie, grałam w Bollywood, bo to tak wygląda na pierwszy rzut oka. Więc tu rzeczywiście, trzeba powiedzieć, że jakby... Nie były to najgorsze te sceny, jak tańczyła, aczkolwiek oczywiście te sceny nie działają, moim zdaniem, wiesz, wewnątrz filmu, bo jak myślę, ten film w swoim zamiarze, że mówimy o walce z wiatrakami w nieuczciwym systemie, zaraz przejdę prosto do tego, do tytułu, co znaczy, też byliśmy ciekawi. Niezłe zaskoczenie. Tak, jakby, że... Ten system nieuczciwy, gdzie gwałciciele mają plecy i tak dalej, się w Polsce też taki film można było nakręcić, że tam ktoś kogoś zgwałcił, ale jego stary był, wiecie, wujkiem w policji i tam jakimś politykiem. No, mamy też takie afery, no nie? I było coś ustawione i tak, mamy takie afery w sumie na co dzień u nas też. Pewnie, że tak, ale nie na taką skalę. Nie na taką skalę, plus tam, tutaj to było infantylnie poprowadzone, że kamery były, ale było zadymione, więc nic nie widać, takie, wiecie, bo tandetne to wszystko. Albo tak? Ci świadkowie, miał dwóch świadków, jeden zniknęli dzięki. Drugi się wysadził, a sędzia mówi, proszę mi dać solidny ewidencję. Tak. To nic nie znaczy, sędzia też był jakiś... Cięcie, scena jak pierdzą. Także w tym sensie ten... No. Ale ten film jakby był poprowadzony przez jakiegoś... Dobra, teraz odchodzimy na drugi biegun filmowy. Davida Finchera, przez kogoś, kto na serio prowadzi jakiś thriller. Niedawno recenzowałem ten... Zapomniałem tytuł, coś z pająkiem. W sieci pająka, tylko Spider coś. Irański thriller, gdzie było właśnie o gwałcicielu i mordercy, o mordercy kobiet, prostytutek. Poważnie nakręcony thriller, dramat, gdzie zaczynamy z tą, tam jest, wiesz, taki otwarcie bardzo mocne, że zaczynasz z dziewczyną, która jest narkotyzującą się prostytutką, żyjącą w nędzy, zostawia dzieciaka, idzie pracować, a chłop ją dusi, dramat, wiesz, jest to przykre, smutne, prawdziwe, realistyczne. Wchodzi Chicken Carillo i kurwa, wiecie, ona byłam wtedy w tym barze i ta cała sekwencja, jak ten chłop do niej podbił przy stoliku i jej dosypał do drinka, przecież to było jak ja mam się nie śmiać ze sceny gwałtu? Jak dosłownie to wyglądało... Spadła. Tak, bo... Czy przypadkowo spadła? Tak, bo on strącił coś... Strącił przypadkowo, wtedy dosypał. Dosypał i... Może po jednym drinku. I wpierdolił coś do niej w hindu, hindi, tak? W ogóle nie wygląda, jakby był nienormalny. No, w ogóle cała ta konwersja. W ogóle nie wygląda podejrzewam. Ja pierdolę. Tak, w ich języku, tak. Potem trochę coś po angielsku. Tam, ją obrażał, a po angielsku był miły. Nie, w ogóle... W ogóle od razu było widać, że jakiś zwyrol, tak? Ale nie tylko, że... Znaczy w ogóle... Ale jak się tłumaczyła, że czy to nie jest okej, że chciałam po prostu być miła w sądzie. A przecież mówisz, od razu widać, że zwyrol. Wszystko jest tutaj infantylnie, debilnie przerysowane. Przecież jak ona tańczyła, to tych dwóch gwałcicieli siedziało tam z tyłu. Tam z tyłu robili. Oni tam z tyłu pokazywali, że są przyszłymi gwałcicielami. Jakbyś na pewno nie miała wątpliwości, to siedzieli i robili To robią? Po prostu na 300% na zasadzie ruchałbym ją tam w tle, gdzie po prostu żebyśmy na pewno wiedzieli, że to są bad guy gwałciciele, także nie ma tutaj... W ogóle to nie było podejrzane. W ogóle tak, ani podejrzane, ani ten, po czym ona też się zachowała idiotycznie. Cała ta sekwencja po prostu...
No cały ten film, jeśli o to chodzi, to jest takie, no... no znowu, no Tommy Wiseau. To jest Tommy Wiseau. Ja, szkoda, że ty nie widziałaś, bo dobrze, good for you, nie? Ale oni w większości pewnie widzieli, albo przynajmniej znają. Ja ci potem pokażę urywki. Już chyba wystarczy mi ten No tak, no w sumie rację. Znaczy nie, całego drobu bym ci nie pokazywał, ale tam ze trzy urywki, żeby w ogóle załapała, jak wygłasza żebyś, bo myślę, że złapiesz od razu, wiesz, o co mi chodzi, jakie tu paralele można wysnuć między tymi filmami. Tytuł. Co oznacza ten tytuł? Bo powiedziałem, że wytłumaczymy. Co według siebie oznacza, bo to jest kwestia interpretacji. No tak. Wyjaśnij to na sam koniec, bo przez cały czas się zastanawialiśmy, co, dlaczego tak nazwali ten film? Film o gwałcie. Wiesz co, poczekaj, ja bym jeszcze krok wstecz. My się zastanawialiśmy, czy to jest parodia, czy na serio. A, to też się zastanawialiśmy. Jeśli film się nazywa tak. Chicken Curry Law, nie? No myślałam, że może jednak parodia, tak? Ale bo potem... Ja w ogóle spekulowałem, że film się skończy tak, że to jest taki, że dobrze, że gwałt. Nie wiem, ja nie mogłam zrozumieć, jak mogli tak przedstawić scenę gwałtu. Wracając do tytułu. Chicken Curry Law to inaczej kobiety, które są traktowane jak kurczaki w restauracji, którym ucinają skrzydła, są długo gotowane, bezbronne i nie ma dla nich żadnej sprawiedliwości. No, a że to Indie, to Chicken Curry Law. I tak jest prawo w Indiach. Tak to zrozumiałam. Kto i w jakim momencie filmu to wygłosił? No, prawnik. Prawnik? Prosząc. W mowie kończącej. Tak, przed wyrokiem. Tak? Gadając no, do sędziego. Prosząc o... Potem rzucił mikrofon. No. Tak, nie no, w sensie zupełnie poważnej kwestii. To tak jak ja bym powiedział, że nie możemy traktować kobiet jak bigos w Polsce. Mieszamy tą kiełbasę z tą cebulką i kapustą. Idzie nam to za łatwo. Nie myślimy, no, nie wiem. No, w sensie, to jest metafora tego, jak to że to prawo nie działa. No, to jest metafora, to jest bigosowy... Tak, jak to nie działa. Bigosowe prawo, to jest tytuł tego filmu. Ale tak, aż staliśmy wtedy. Normalnie tak, jak już przysypialiśmy. No tak. Był ten fragment chicken curry. O kurwa. O nie. Uske panku ko nocha jata hai. Opposition o kurwa. Nie. O kurwa. Bez kitu. No właśnie, to no. Co też w ogóle? Coś możemy powiedzieć o tym filmie, bo... No sama końcówka może. Wiesz co? Poczekaj, ja jeszcze muszę, bo zapomnę scenę akcji. Bo ty raz wyszłaś na chwilę i przegapiłaś scenę akcji. Pościg. Ojej, strasznie. O kurwa. To nie jest straszne, bo nie widziałaś, więc nie wiesz, jakie było. Nie, straszne, że to opuściłam. Nie przeżyję tego. Tak, znaczy nie, no tam... A, w ogóle śmiałem się w paru momentach, jak a propos tych dynamicznych nalotów kamerą, była ta jedna scena, jak oni przyjechali do tego typa, co się potem wysadza i było takie przyspieszone ujęcie, po czym nagle wyszli i takie spowolnione już. Przyspieszone i tak... I druga scena akcji to jest jak dają wyrok na tego prawnika, i prawnik się uchyla od kuli. I ta kula wtedy trafia oczywiście w tą, nie prawniczkę, ale w tą kobietę, w której się prawie już zakochał. Gdzie było, tak? Ja się spodziewałem w ogóle happy endu między nimi. I tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz o tym filmie. Powiedzmy, że na plus. Że przy tej całej głupocie, infantylności i tym wszystkim... Ten film naprawdę szarpie w takie dramatyczne, to nie działa, ale szarpie w takie dramatyczne, odważne strony, nie wiem, bo czasem jest tak, że wiesz, pomylili odwagę z odważnikiem, nie, jak to mawiał klasyk, ale odważne strony, że zabijają tą dziewczynę. Ja myślałem, że ona, wiecie, że będzie romans, że ona że on będzie siedział, że on będzie, no dobra, tam kurwa pokrwawiła trochę. W bark może dostała, no nie wiem. Ja myślałem, że będzie scena, że on wie, że tam uda mu się wygrać sprawę i będzie przy łóżku, ona zrobi i na zasadzie udało się, tak, wiesz, czekałam na ciebie. Myślałem, że będzie taka scena, no nie? Nie dość, że umarła. To jeszcze on w ogóle miał tam komiczny moment, bo on jak jakiś nagle kurwa Superman w ogóle wskoczył na ten samochód jadący, wybił szybę, zabił kogoś kurwa nabijając jego tak głowę na... Tak, szybę, rozbitą szybę, tak. Jak nic nie mogłem rzucić z zasadniczo, bo z chylim się i ją postrzeli. No to dobiegł. Kurwa, dobiegł do... Fuck! Nie! Yes! Yes! Zabij wszystkich! Dobra, jak ona umiera...
I potem tutaj mamy kilka rzeczy do powiedzenia. Sekwencje montaży, które też są jakimś takim przerysowanym, pseudo-bollywoodzkim czymś, gdzie no jak ona umiera, to, a w ogóle, bo ty mówiłaś o tej artystycznej scenie, jak ona pod prysznic idzie, nie? Znaczy tam siedzi i tam jakieś smuga światła. A pamiętasz, jak wyglądała, jak ona, jak on do szpitala ją zaniósł? No, tak, rzeczywiście. Pełno mgły i on ją niesie na rękę do szpitala. Uciskaj ranę, kretynie, a nie... Wow, on tak... I lecąc dalej, jeśli chodzi o montaże, bo było dużo takich sekwencji. Ja wiem, która jest twoja ulubiona. Scena, jak on myśli, że już jakby, że przegrali ten proces. Tak, tak. Ciekawi, on się uczył do tej roli. Montaż jego wewnętrznych myśli, jak siedzi myśli przy muzyce. Genialne. No teraz ona. W różnych pozycjach. Leżał pod tym wiatrakiem, myślał, potem znowu scena, jak myśli gdzie indziej, potem scena Natalii. To kurwa nie znasz nazwy? No. Zapomniałaś, potem jak ona się jak nazywa? Myśli i tylko takie migawki. Myśli tu na kanapie, myśli stojąc przed oknem, myśli zapalając świeczkę. Tak, mi się podobało, bo to chyba coś takiego powiedziałaś w trakcie oglądania, że zaraz znowu będzie jak myśli pod wiatrakiem, tak, i zaraz było coś takiego, że on znowu myślał pod wiatrakiem. Ciekawe, jaka będzie końcówka, mówię, zobaczy, że za chwilę będzie myślał. Eddie Murphy się przestraszył karty. A propos końcówki i tych montaży. Ja najpierw myślałem, że ona w ogóle przeżyje, że oni jakoś tam udowodnią tym dupkom, będzie happy end, tamci będą. Tymczasem ona zginęła, świadkowie poginęli. Sąd, znaczy generalnie składało się ku temu, że im się nie uda, więc ja mówię, dobra, to musi być jakiś kurwa paniszerowy moment. Ja mówię, ten film będzie lepszy, jak teraz ten nasz prawnik, pan przystojny w garniturze, wzięty z ulicy, to weźmie, nie wiem, giwerę i wystrzela, ale mówię, nie, tak chyba nie będzie. I mówię, będzie Gran Torino. O kurwa, on zrobi Gran Torino. Zrobi Gran Torino. Dodać Gran Torino? Nie. I Gianisco moje tutaj nie widziało Gran Torino. No nie. ale miał rację. No. Bo ja mam zawsze rację. A na początku nie, myślałam, że ja miałam rację jednak. Był taki moment, gdzie tylko tego świadka wziął. No. I po prostu powiedział, ten świadek powiedział, no bo znacie wszyscy Natalię, ona taka nie może być. Ona jest słodką dziewczyną, coś tam. I ten facet, potem prawnik zaczął... Taki siedział... Tak, potem prawnik zaczął opowiadać o tym Chicken Carillo i powiedziałeś, no nie, chyba miałaś rację. Ale nie, bo film tutaj jeszcze zrobił taki wum, że wiesz, że już myślimy, że im się udało, sędzia ten mówi nie, bo nie bo sędzia to był taki słodko-gorzki wynik, że sędzia powiedział, okej, ona jak nic nie jest prostytutką, więc jest wolna też, niewinna i tak dalej, ale nie ma dowodów, że ją zgwałcili. I ja powiedziałem, że Gran Torino, notabene Gran Torino, jak chcecie retrorecenzję, to napiszcie, bo moim zdaniem w ogóle zajebisty film mogę ci pokazać i jest o czym pogadać. Jeśli jest lepszy niż ten, to i nasz... mnie nie zmusisz więcej jeśli, do takiego. Jeśli kurwa jest lepszy niż ten, słyszeliście co? Okej. Okay. I oczywiście chodzi, że nie chcę spoilerować tamtego filmu, ale tutaj nasz bohater wychodzi przed sąd, prowokuje tych bad guyów, bo to jest dwóch synów jakiegoś... Dwóch gwałcicieli, ten jeden niby poparzony z gównem na twarzy. Tak. Coś mu odstawało tu czarnego po prostu. I ich ojciec, jakieś media i nasz bohater, dosłownie nasz bohater kończy ten film o tych gwałcicielach, którzy mają policję, pozabijali świadków i tak dalej. W dużym skrócie mówiąc, na zasadzie twoja stara się puszcza, bo on dosłownie coś zaczyna... Tak, to nawet nie jest swój syn. Tak, on jakieś gada, jakieś głupie teksty do nich takie, żeby ich sprowokować. Ten ojciec mówi, nie rób tego, nie daj się sprowokować, nie? Po czym... Chłop się daje sprowokować. Przypomniałem sobie, sorry. Ty jak ten drugi. Jak ten drugi. Nie, bo najpierw wtedy się daje sprowokować i zaczyna naszego bohatera bić i nasz bohater mówi mu, no zrób to przy mediach, zrób to przy mediach. Więc on co robi? Bo to, kurwa, takie sceny zazwyczaj się robi, że to jest w afekcie, że sprowokował go i mu tam hubum, nie? A to było takie, że przez 10 sekund mu krzyczą, nie rób tego, ten mu krzyczy coś tam, ten mu z nim gada. On i tak to robi, więc to nie jest w afekcie, tylko taki... Ale on mu nawet powiedział, on mu nawet mówi, powiedział, że według prawa, jak... Tak, i to było na zasadzie, no zrób to, bo w ten sposób cię skażemy, bo to są media i są świadkowie. Wszystko wiedział. Tak. I nie dość, że to zrobił, to jeszcze wyjął giwerę. Yes! No mówiłem, zrobię Gran Torino! Wyszli dopiero z sądu, więc w ogóle media, kamery są na nich.
I strzelił tam do tego naszego bohatera dwa razy, ale hit jest taki, że... To jest najlepsze. Jak ten drugi patrzy. Bo to jest tak, rozkmina, ale jak tego drugiego skażą, no nie? No. Nie ma problemu, drzwiczki no. Już przewidziane. Ja tylko jednego że... skażą, powiedziałam. No. Nie, no bo ten drugi kurwa wyjmuje pistolet i też zaczyna niego strzelać. No on tak spojrzał, to ja też sobie strzelę. W ogóle chłop miał cały czas pistolet przy sobie? W tym sądzie? Ja też! Komedia. Nie, no. Ach, tak, więc nasz bohater ma wybitną scenę śmierci. I co? I mamy scenę 5 lat później, gdzie przychodzi reporterka do naszej Natalii. Mhm. Naszej Natalii, która po 5 latach nadal nie zna hindi, czyli tak jak w rzeczywistości. Gadają po angielsku. Dalej nie znam. 5 lat później film. Nie, no bo ona może zna, to był hindi czy ten drugi dialekt? Punjabi czy jakiś inny hindu-budżabi? Może zna, słuchajcie, może no. To było Punjabi. Ale gadałem po angielsku i tutaj jest, to jest chyba najlepszy moment obnażający umiejętności aktorskie naszej tej Natalii, czekaj, bo ja teraz muszę tutaj zrobić recreation tej sceny. Mm-hmm. Because in India law is chicken curry. What do you feel about it? I don't feel anything. I'm not doing this for any award. I don't feel anything. I'm just trying to move forward. Great work of Satya Deshmukh. O nie, numer 3. Dosłownie widać, jak to jest takie, jak z jakiejś takiej, wiesz, taka lekcja numer 1 w szkole aktorskiej, gdzie cię uczą, wiesz, musisz coś, nie możesz, no nie, no. Jak stać, wiesz, żeby nie było tak, że tak gadasz, nie? Więc ona na zasadzie zdjęła okulary, po czym powiedziała jedną kwestię i zaczęła przecierać te okulary, ja mówię... A potem co? Znowu je założyła, jak coś powiedziała. Tak, coś, że... tak założyła, potem jeszcze raz. No tak, bo przetarła, nie? Tak, i jak... I odeszła z takim, na zasadzie, że idzie z to. A, ona w ogóle powiedzieli, że dostała nagrodę. Tak, nagrane, nagrodę, tak. Show me. Ale ją śmiesznie zwałcili w tym filmie. Co? Yeah, także no wybitny kawałek indyjskiego kina. Polecam, obejrzyjcie sami. Nie no, nie, niesamowite. Co nie słuchajcie, kurwa, powiedz, żeby też oglądali. Powiedz, że tak. Zmuszony. Tak, przynajmniej nie oglądałem go sam. No. W jednym momencie oglądałem go będąc pod blokiem w paczkomacie. No tak, a wtedy ja musiałam sama to znosić. Znosić, a tam znosić od razu. Przepraszam, wysoki sądzie, że śmieję się na tej sprawie o gwałt mojej klientki, której majtki właśnie są na linijce, ale to śmieszne. Nie no i co? No i tak naprawdę taka już na koniec, dobra, taka szczera opinia, żeby nie było, bo gadamy o tej nowej naszej gwieździe. No, Bollywood, Hollywood, Europewood, tak. Trochę tego było. Punjabiwood, nie warto wiem. Warto wspomnieć. Szczerze, no ten film na pewno nie jest takim gównem jak... Znaczy widać ten film, że trochę mi się kojarzy z Tommy Wiseau, ponieważ film jest absolutnym gównem, jeśli chodzi o, wiesz, te miksy kurwa tonalne, o jakieś podkładanie dźwięków, dziwne momenty w sekwencjach, jakichś aktorów. Zaraz powiemy jeszcze na koniec sam, zrobimy taką wyliczankę aktorów drugoplanowych, bo po prostu kurwa aktorzy drugoplanowi w tym filmie to jest... O nie, ten drugi sędzi... Nie, prawda. Poczekaj, nie psuj, zaraz dojdziemy. Chcę tylko powiedzieć, że... Ale widać, że rzucili w to trochę hajsu, że no jednak mieli trochę tych lokacji, jednak czasem tam coś gdzieś ta kamera się ruszyła, było dużo tych aktorów, jakoś, znaczy ten film ileś tam musiał kosztować, to nie było takie, wiecie, poziomki u mnie w ogrodzie, we dwoje kręcimy i ona zbiera. Nie było aż takie, dlatego się kojarzy z Tommy Wiseau, bo Tommy Wiseau na swój film The Room, który jest równie gówniany jak to, wydał 5 milionów dolarów, bo miał. Mhm. Po prostu wydał, chciał zrobić film hollywoodzki, dlatego ten film jest znany, bo rzucili kupę hajsu, a film jest gówniany, nie? I trochę tak to się ogląda, więc tu trzeba powiedzieć, że nie powiem, że Stano zmanipulował, ale Stano nie pokazał w swoim dokumencie właśnie takiej, no że ona miała to jakąś rolę, nie? No bo rzeczywiście miała. Bo rzeczywiście miała i ma tutaj tam jedną. Z 20 minut scen ze sobą, tam trochę tańczy.
tańczy, parę razy coś gada, trochę takich, że siedzi w tle, no bo jest tam, no tam tak, w sądzie. Nie grała tylko Materaca, coś tak, tam. Tak, tak, bo ona jest, tak, no. Były te tańce, to było największe. No bo trochę tam gadała, więc no tu jest jakaś rola, no. Oczywiście jest to i tak, no nie powiem, że wstyd w takim sensie, że no wiesz, no praca nie hańbi, no zarobiła, gra w filmie, ale no umówmy się, wiecie, to jest jakby krok wyżej od roli pod tytułem leżałam dupą na leżaku przez 5 sekund w filmie i mówię, że jestem gwiazdą tego filmu, no ale sam film to jest dno, no to jest klasa Z, to jest coś, co wiecie, żaden tam Netflix nawet by nie wykupił, no to jest po prostu gówno, tak? Więc szczera opinia jest taka, że to jest jej, jak na Natalię Janoszek, to jest jej naprawdę rola, prawdziwa rola, rola jej. Życia. No tak, nie, to jest jej prawdziwa rola, nie, że 3 sekundy na leżaku, ale to shit. Dobra, no w każdym razie jeszcze bohaterowie drugoplanowi, żebyśmy omówili ten film wybitny. To po prostu, nie wiem, wymień swoich 3 ulubionych. Nie wiem, może nie ulubionych, tylko najbardziej mnie drażnił, ale zwrócił największą uwagę na siebie drugi prawnik. Jezu. Wygląda jakby wzięli bezdomnego, przykleili perukę. A moim zdaniem, i to mówiłem cały film, to jest Eddie Murphy. To był kurwa jak nic. Ja się spodziewałem, że to jest reżyser tego filmu, który się dokleił sobie wąsy i ten. Ja mówię, to jest Eddie Murphy. Was raped. Bilkul. Mam antą, Joron. I kto jeszcze tam był? No ci, w ogóle ekipa w tych komediowych stawkach, tych naszych, my ich poznajemy, tych prawników, jak mają budę na bazarze, no, robią żarcie, fast food jakiś, taki fast food uliczny. Oni, każdy z nich wygląda nawet dziwnie, no. W sensie tamten, ten grubszy, ten, no wiesz, ten co tam papieru mu nie dał, nie? Kto tam jeszcze? No, ten asystent, ten co... Miałam wrażenie, że jest niepełnosprawny. Ten asystent, co tak nawet nie potrafi... I była taka jedna scena, że ten, co miał taką jedną brew? Hello? Był ten policjant... Wiesz, ten... A, no tak, był policjant... Mi się bardzo podobał ten, co stał za policjantem, bo zawsze coś... Nie, no wszyscy oni mieli takie śmieszne mordy, po prostu pocieszne. Ja nie wiem, no. Bardzo fajny film. Nie, ale serio, tutaj drugoplanowcy w tym filmie po prostu. Myślę, że świetne tak na zaśnięcie. Nie. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja przez pierwszą godzinę cisnąłem bekę, więc było śmiesznie. Tak, ale później już koniec. A później już koniec, tak. No. Chociaż nie, no było trochę momentu. Słuchaj, bo ty masz małe doświadczenie filmowe w klasie B. Ja trochę gówien oglądałem i. Bo jakbym miał dać ocenę temu filmowi, to będzie 2 na 10 ogólnie ode mnie. Mm-hmm. Ty ile byś dała? 1. Dobra, 1. Za scenę śmiechu. Za scenę śmiechu. No tak, no znaczy ja mówię 2 w takim kontekście, że Patryk Wega jeszcze istnieje. Ja już wolę Wegę. Zdecydowanie. I swipe left. Do widzenia, kończymy recenzję. Nie, serio mówisz Wegę? No to wstyd, nie mów nie, tego. Nie, powiedziałam, że wolę. No ale to nie. Powiedziałam, że wolę. Nie. Niż to wolę Wegę. Nie, w tym domu jest wolność mogę słowa, mogę powiedzieć, ale... że wolę Wegę niż nie możesz, to. Nie. Powiedziałam, nie, że... Nie, wolność to... słowa kończy się na mówieniu dobrze o Wedze. Powiedziałam, to już wolę Wegę. I serio, już wolę nie, niż to. Nie, jestem faszystą, nie. No nie, powiesz mi, że wolisz to tam. Wolę to. Jak oglądam Wegę, to przynajmniej, okej, wiem, że gówno, ale to coś tam nie... Zastanawiam się, jak się skończy. A tutaj to już myślałam, że zejdę za chwilę. Nie, chcę, żebyś wiedziała, że zawiodłem się na tobie jak na człowieku. Wracając do tego filmu, jako filmowa klasa B, ja bym dał solidne 6-7 na 10 i polecam dla Beki. W sensie w tej kategorii tak głupie, że jest śmieszne, bo trochę się tu działo te tonalne skakanie od pierdów do gwałtu. Serio 6-7? Ale mówię, w kategorii filmowa klasa B, to jest inna kategoria, że jest śmiesznie, jak oglądamy. No, natomiast moim zdaniem to nie jest parodia, tylko to po prostu ktoś upośledzony a la Tommy Wiseau chciał zrobić film, o gwałcie i o tym, że system ich sądownictwa jest beznadziejny. Chciał w to włożyć kawałek musicalu, chciał w to włożyć trochę dramatu, chciał w to włożyć trochę komedii. Nie wiem, no po prostu chciał zrobić taki hiper wszechstronny film o wszystkim i o niczym, jak powiedziałem na samym początku, którego tematem jednak będzie, że gwałt jest zły i ich prawo nie działa, no ale no wyszło z tego... I że musiał się poświęcić jeszcze. I że musiał, no bo to wiesz, dodatkowo jeszcze widział to w hollywoodzkich właśnie tam Gran Torino i tak dalej. I jakby no chciał tu wszystkie te elementy, a wyszedł z tego Chicken Curry Law. That's a lie! Of course! Dobra, to chyba tyle. Czekamy na wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.